parkowaniu na miejscu dla niepełnosprawnych pojazdu należącego do policji poinformował nas Telewidz. Jak czytamy w nadesłanym do redakcji e-mailu, załączam zdjęcia nieoznakowanego radiowozu policyjnych wywiadowców zrobione podczas organizacji Sylwestra na lodowisku miejskim we Włocławku przy ulicy Szpitalnej przed basenem miejskim, który to samochód blokuje miejsca dla niepełnosprawnych. W tym czasie nie była podejmowana żadna formalna interwencja na terenie lodowiska, co można sprawdzić u dyżurnego. Każdy inny kierowca otrzymałby 500 zł mandatu i 10 punktów karnych. Zdjęcie nadesłane przez Telewidza przekazaliśmy do Komendy Miejskiej Policji we Włocławku z prośbą o wyjaśnienie sytuacji. Bardzo dziękujemy za przesłanie tej informacji. Oczywiście nie możemy być obojętni na wszelkiego typu czy wykroczenia, czy występki, których dopuszczają się policjanci. I w tym przypadku Komendant Miejski Policji polecił wszcząć postępowanie wyjaśniające w tej sprawie, które wyjaśni okoliczności tego zajścia. To postępowanie może zakończyć się grzywną albo również wszczęciem postępowania dyscyplinarnego. O wynikach postępowania prowadzonego w Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku poinformujemy na naszej antenie.